Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9.4 moda, który się nazywa Optifine i pozwala nam polepszyć, przyspieszyć działanie naszej gry i polepszyć trochę grafikę. I do tego Optifine'a jeszcze dołączymy sobie paczkę shadersów, żeby mieć ładniejszy świat. No i cóż trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. Teraz sobie pobierzemy i Optifine pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku, a paczkę shadersów się pobiera z takiej strony i oczywiście też link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę z Optifine mamy tutaj od razu na samej górze Minecraft 1.9.4 i tutaj stąd pobieramy, tu mamy Optifine dotyczący właśnie 1.9.4, klikamy na download i stąd pobieramy sobie ten plik. Tu jak widzicie są po kolei wszystkie inne wersje Minecrafta, także jak ktoś potrzebuje, to właśnie tutaj stąd sobie pobiera. No a my pobieramy na 1.9.4, tu klikamy na download. Jak będą kolejne wersje, to zawsze pobieramy najnowszą. Po czym przechodzimy na stronę z shadersami, do której też link jest w opisie. No i tutaj zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy. Screenshoty są, możecie zobaczyć, jak to wygląda ślicznie. Ach. No i jedziemy w dół. I tutaj jest coś takiego jak Vibrant Shaders. I tutaj mamy coś takiego jak 1.4.1 Lite i to ta wersja, oczywiście jak ktoś ma super dobry komputer, to może sobie brać medium, high i tak dalej, ale wersja Lite powinna na każdym komputerze zadziałać, bo jest rekomendowana dla kart intelowych i słabszych systemów. Także na każdym komputerze teoretycznie powinna zadziałać. Także pobieramy sobie, właśnie tu klikamy i stąd pobieramy ten plik. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tych plików, oprócz właśnie tych plików, które pobraliśmy, jest nam też potrzebny launcher Minecraft. Jeżeli macie wersję premium i nie wiecie, jak zainstalować swój launcher Minecraft, to dowiecie się w takim filmiku, jak zainstalować launcher premium. Tutaj właśnie się dowiecie, jak to zainstalować, a jeżeli macie wersję non-premium i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Ok, a teraz instalujemy. No i co musimy zrobić? Przede wszystkim musimy uruchomić chociaż raz, bo ja jeszcze nigdy na przykład nie uruchamiałam wersji Minecraft 1.9.4. Zatem uruchamiam launcher i sobie właśnie uruchomię po raz pierwszy wersję 1.9.4 Minecrafta, taką bez żadnych modów, bez niczego, po prostu muszę się teraz tu zalogować. Ok, zalogowałam się, także mam wybrany profil, który był jedyny, Ania PG. Witają mnie tutaj i że jest właśnie Minecraft przygotowany i gotowy do tego, żeby grać na wersji 1.9.4, takiej podstawowej, minecraftowej, bez żadnych modów. Ok, klikam mu play i czekam, aż mi się tutaj wszystko zdownloaduje i tak dalej. U mnie będzie to bardzo długo trwało, bo mam bardzo słabe połączenie, zatem widzimy się, jak mi się to właśnie zrobi. No ok, już mi tutaj dochodzi do końca, aczkolwiek jeszcze to chwilę trwa. Oczywiście jeżeli już graliście na wersji 1.9.4, no to nie musicie uruchamiać na nowo, bo po prostu macie już ten folder, o który mi chodzi i który zaraz Wam pokażę. Tu mi się uruchamia właśnie. Cóż to
jakoś nowa. Jakieś coś nowego tu wymyślili. No, także jak widzicie, mam uruchomiony Minecraft 1.9.4. Mogę teraz wyjść stąd, ponieważ w tym momencie mnie nie interesuje dalsza gra. Zatem wychodzimy, quit game. No i tutaj właśnie wchodzimy teraz do folderu %appdata% przez roaming i znajdujemy folder .minecraft. I właśnie ten folder mi się przed chwileczką stworzył podczas otwierania tego właśnie czystego Minecrafta 1.9.4. Zatem jak wejdę do niego, do tego folderu .minecraft i wejdę do folderu versions, to mam właśnie tutaj coś takiego jak folder 1.9.4. Więc jeżeli już graliście na tej wersji Minecrafta, no to właśnie też macie taki folder 1.9.4. I właśnie o to chodziło, żeby on tutaj był taki pusty, bez żadnych dopisków i tak dalej, po prostu 1.9.4. To jest tak zwany czysty Minecraft, bez żadnych modów, bez niczego, bez żadnych ulepszeń. Ok, i teraz co robimy, żeby mieć Optifine'a? Otóż klikamy zwykłym lewym przyciskiem dwa razy na pobrany przez nas plik Optifine'a. O, i on nam tutaj pisze, że zainstaluje Optifine'a w launcherze i stworzy nowy profil Optifine i właśnie tutaj w folderze %appdata% przez roaming przez .minecraft. Klikamy mu install i od razu, jak widzicie, zrobił nam tutaj nowy profil. Także już nie mamy folderu 1.9.4 samego, tylko mamy jeszcze dodatkowo folder 1.9.4 Optifine HDUB4. Optifine z sukcesem jest zainstalowany, ok. Jak widzicie, jest. Zatem teraz możemy to zamknąć i uruchamiamy znowu launcher. Teraz już pójdzie trochę szybciej. Od razu jest tutaj wybrany profil Optifine. Możemy go sobie tutaj zedytować. Edit profile. Możemy mu przypisać więcej pamięci. Pamiętamy, przypisujemy połowę pamięci RAM swojego komputera. Mój ma 8, więc mogę mu dopisać 4 giga. OK. Reszty nie zmieniam. Save'uję. Żeby to zostało zapamiętane tutaj, to musi być ten ptaszek tutaj zaznaczony podczas save'owania. Na przykład nie tak, że zmieniliśmy tutaj, to było 1, zmieniamy na 4 i odhaczamy, bo tutaj niby wtedy jest, że jest to 4, ale to się nie zmieni. Musi być zaznaczony ten ptaszek. Save profile. OK, i teraz możemy nadusić tutaj. Mamy wybrany. Tu jeszcze raz sprawdzamy, czy mamy wybrany profil Optifine. Tu jest wybrany profil Optifine. Klikamy play i gramy dalej. Gramy, czekamy, znaczy, aż nam się uruchomi. A jednak mi się tutaj powolutku downloaduje coś, także za chwilę się widzimy. No i już mi się w końcu kończy tutaj instalować. No i teraz nam się uruchomi launcher. Strona główna zaraz będzie. Hopsia, hopsia. O, jest strona główna. Jak widzicie, nie ma tutaj napisane, że jest Optifine zainstalowany i tak dalej. Także wchodzimy w options i tutaj wchodzimy w najpierw music, ściszymy volume i music ściszymy. OK. Wchodzimy w video settings. I tutaj, jak widać, mamy już więcej możliwości do wyboru, także jest widać już od razu, że zainstalowany Optifine. Mamy tutaj oczywiście zakładkę Shaders, więc klikamy na nią i nam jest napisane i nam pisze tutaj, że jest Shadersy nie są kompatybilne z Fast Render. Mamy iść do Performance i zrobić Fast Render na off. OK, zrobimy to. Idziemy do Performance i robimy Fast Render na off. Performance jest tutaj i Fast Render jest tutaj. Jest teraz na on. Robimy klikając na to na off. OK, robimy done i wchodzimy z powrotem do Shaders.
O, jak widać, już teraz nam tutaj działa. Nie mamy tutaj żadnych shadersów. Zatem klikamy na shaders folder i mamy tutaj, jest to umieszczone w %appdata% przez roaming przez .minecraft przez shaders pack. I tutaj właśnie ten nasz drugi plik po prostu przerzucamy do tego folderu, nie rozpakowując, nic nie robiąc. Jak widzicie, tu od razu się pokazało, że to jest tutaj wrzucone. Zatem to zamykamy. No i tutaj mamy do wyboru już teraz tą paczkę. Zatem klikamy na to. To chwilę zawsze trwa, zanim się przerzuci ten prostokącik. O, jest. Tu są jakieś opcje, których ja nigdy nie używam, także jeżeli wiecie, o co chodzi, to sobie tam róbcie z tym, co chcecie. Klikamy done. No i tutaj możemy sobie ustawić grafikę, ustawić sobie render dystans i tak dalej, i tak dalej. Fog nie chcę w ogóle tego. Details. O, nie chcę chmur, więc wyłączymy. Ok, i cóż, quality mnie zawsze interesuje, bo tutaj jest clear water, zatem tutaj klikamy na on, done, no i wchodzimy, tworzymy sobie nowy świat, 1.9.4, ok, tutaj sobie to i tutaj sobie to, ok, i stwórz nowy świat. No i tutaj musi nam teraz wyjść ładny świat z ładnymi shaderami. I czekamy. I jeszcze chwilkę. O, jak widać, shader są, działają. Świat nam się stworzył. Od razu mamy tutaj mnóstwo trawy. Słonko świeci. O, wioska. Nie, to nie wioska. Oczywiście, żeby nam się przybliżyło, to klikamy CTRL i C. O, i to nie wioska, tylko są drzewa. A tam CTRL i C, też drzewa. Taki pusty teren. Sorry, pociągam nosem, bo niestety jestem uczulona i niestety już pylą jakieś głupie drzewa i nie najlepiej mi to pasuje. Ok, także jak widzicie, wszystko działa. Woda jest czysta i piękna i przejrzysta. Słonko świeci, trawki się ruszają, przybliżenie działa. No to ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pk.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Help, help.